Dobra ludzie, bądźmy szczerzy, nie muszę tej gry nikomu przedstawiać. Jeżeli muszę ją komuś przedstawiać, nie muszę jej nikomu przedstawiać. Oskar Kędzierski z tej strony, witam was wszystkich bardzo cieplutko. Zaczynamy sobie giereczkę na trybie Impossible. Jezu, ta muzyka jest tak dobra. Gdyby ktoś mnie obudził o drugiej w nocy i zaczął mi beatboxować tę muzyczkę, to wiedziałbym, że to jest właśnie ta piękna gra. Jeżeli ktoś jakimś prawem żył pod kamieniem, czajcie kamieniem, to jest taka gierka, która polega na tym, że sobie, o, właśnie wysyłamy deszcz meteorytów, typów i ich zabijamy, tylko... Czemu nie mogę kamerą ruszać? Halo. Wysyłamy sobie gościa na dinozaurze i wysyłamy za nim jednego typa, który będzie sobie ładnie strzelał. No i teraz oni sobie idą i atakują. I naszym celem jest zniszczenie bazy wroga. Jak widzicie, moja baza już dostała po dupie. To ogólnie gierka jest mega prosta. Gramy na najtrudniejszym poziomie trudności. Dobra, wysyłamy kolejne dwa niedźwiedzie. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że trochę mnie nie było. Nie wiem dlaczego. Jakoś zostałem strasznie zachlałem. I nie było mnie dosyć długo, ale już jestem, tylko jestem strasznie przeziębiony i... Ej, dobra, chwila, bo dostaję po dupie, tak szczerze. Jestem strasznie przeziębiony i mam czerwony nos. Może być to widać na kamerze. Wyglądam trochę jak klaun, czyli jak zwykle. Dawno nie nagrywałem głupot. Ogólnie ja się mega dobrze czuję nagrywając głupoty. Patrzcie, jak dostaję po łbie. Jezus Maria, jestem świetny. Ja się mega dobrze czuję nagrywając głupoty. I szczerze mówiąc, w tym się czuję najlepiej. Bo mogę nagrywać jakieś poradniki, oczywiście. Mogę nagrywać filmy, w których udaję, że coś wiem. Ale ja się naprawdę najlepiej czuję kręcąc głupoty. Wyślijmy teraz takie combo w ogóle. Wyślijmy sobie ludzików, którzy będą tak, wiecie, pomieszani. To bardzo dobry pomysł. Ogólnie, jeżeli bijemy 4000 expa, z tego co pamiętam, to dostaniemy możliwość upgrade'u. Mam strasznie zakatarzony głos, daję sobie sprawę. I wtedy wchodzimy do kolejnej epoki i już nie będziemy tutaj na dinozaurze biegli, tylko będziemy biegli na koniu na przykład, nie? Czy coś. No nie wiem, no póki co musimy poekspić. Bardzo intensywny gameplay swoją drogą. Tutaj jest dużo do komentowania. No bitwa jest całkiem soczysta. Możemy sobie zobaczyć na HP naszych wrogów. Czy kliknę lewy shift? Nie, to nie działa, okej. Okay. W ogóle, słuchajcie, z powrotem mam na sobie taki ten, wisiorek z Insygnii Śmierci, z Harry'ego Pottera. Tylko on jest... Tego na szczęście nie widać na kamerze, ale on jest strasznie, kurde, bele brzydki. Mam wrażenie, że za 4 złote na AliExpress nie dali mi tutaj prawdziwego złota, ale mogli się chociaż troszeczkę bardziej postarać, bo ten jest, nie wiem, on wygląda jakby był zrobiony z brązu, tak szczerze. Więc mogę go w sumie mieć na odcinku, całkiem stylowo wygląda nawet. Chwilę, ja tu ginę w ogóle, Boże Święty. Special, dawaj meteoryty. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mam taki kapelusz z kaczką. Te kaczki, mogliście zwrócić na nie uwagę... Zagrajmy na mniejszym poziomie trudności. Ogólnie, jeżeli nie zauważyliście, jest na to bardzo duża szansa, to mam na sobie taki fajny kapelusz z kaczuchą, bo zawsze miałem tej North Face'a na kapeluszu, więc zmieniłem sobie na kaczuszkę i teraz po prostu zamiast udawać bogatego, będę udawał kretyna. Właściwie to nawet nie muszę udawać. Musimy bić 4000 punktów expo. Ogólnie chcę wam pokazać, jak wygląda kolejna epoka, jeżeli nie wiecie, bo potem takie fajne konie będą latały. Ogólnie później, nie będą latały, będą jeździły. Ogólnie później będziemy mieli też erę robotyczną, będą sobie roboty tutaj chodziły. Chcę wam to wszystko pokazać w ogóle w tym odcinku. Nie będziemy raczej do tej gry wracali już więcej, więc to jest jednorazowy strzał. Ale czasami takie one-shoty, wiecie, takie na chwilkę sobie wrócić do jakiejś gierki. Czy to jest spoko pomysł na odcinki. Dobra, możemy kupić sobie wieżyczkę. Weźmy sobie jajko automatyczne. Dobra, kupujemy jajko automatyczne, cyk. Do boju, patrz jak ładnie strzela. Coś pięknego, no ci ludzie nie mają szans. Piu, 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 piu. Dobra widzowie, leci taka brygada uderzeniowa. 3 dinozaury. Ej, ten ziomek już ma drugą epokę, trochę mnie to martwi, bo ja dalej tutaj biję dzidą. Rzućmy sobie meteoryty. Ogólnie zaraz jeszcze tylko 500 punktów i też będziemy mogli się tutaj udać do średniowiecza prawdopodobnie. Tylko ta kamera jest strasznie rozwalona, mam wrażenie. Ona totalnie nie działa. No wyślijmy jeszcze kilku tych dino riderów. I bum, zostajemy nową epoką, proszę bardzo. I tym razem mamy do wyboru tutaj gości z mieczami. Aha, mają teraz strzelby. Spoko, całkiem fajna opcja. I mamy też tutaj konia. Tego konia wyślijmy sobie jako asa w rękawie. Koń myślę tutaj robi całkiem fajną robotę. On potrafi dużo jednostek zniszczyć. Ogólnie ta gra jest strasznie schematyczna, ale pamiętam, że bardzo dużo się w nią grało swego czasu. Właściwie nie wiem dlaczego ta gra jest nawet kultowa, bym powiedział, bo jest tu jeden tryb i właściwie to ciągle robi się to samo. Ale sam w ogóle motyw na grę jest mega fajny. W ogóle powinni zrobić jakąś grę AAA, która by polegała właśnie na tym, że wysyłamy jakieś dwie jednostki i ewoluujemy swoją bazę. To mogłoby być całkiem ciekawe. Dobra, rzućmy sobie tutaj nową specjalną umiejętność. Tym razem są to strzały. Ta kamera jest totalnie rozwalona. Okej, okay, całkiem fajnie. Zobaczmy, nie potrzebujemy expa, żeby ewoluować. 14 tysięcy, mam już 8. Okej. Okay. Intensive gameplay, widzowie. Ej, dobra, wysyłam 5 koni. 5 koni, myślę, załatwi robotę. Wydaje mi się, że mogę wygrać w tym momencie, bo... No przeciwnik jeszcze nie jest na to gotowy, on nie wie co go czeka. Znaczy właściwie to już wie, bo widzi teraz, że oddział wyjeżdża. Bum, no i konie lecą, pierwszy koń niestety padł, mamy jeszcze 4 zanadrzu. Czy oni dojadą? Rzućmy jeszcze strzały. Ej, ja chcę zniszczyć mu bazę tymi końmi, zobaczmy.
Fajnie jakby ta strzała trafiła jakakolwiek, no niestety trafiła tylko jedna. Możemy ewoluować. 14 tysięcy, dobra. Mamy typów z mieczami i mamy typów z muszkietem. Jeszcze kanonierkę mamy, dobra, super, to ogólnie to powinno wystarczyć. A i chłop też wysyła już tych wzmocnionych, dobra, to nie pokonamy go jeszcze. Dobra, wysyłamy kanonierkę do boju. No i mamy jeszcze nieśmiertelność. Ta umiejętność specjalna sprawia, że nasza jednostka się leczy, więc ogólnie jest taka trochę nieśmiertelna. Myślę, że taki gościu, który będzie teraz sobie... O, już mi się skończyła nieśmiertelność niestety. Taki gościu, który sobie pójdzie, myślę, że zrobi taki niezły szum. Ej, ładnie idzie, wysyłamy kolejnych dwóch, trzech nawet, dobra, zajebiście. Ej, rozwalimy go fest. Przyznam wam szczerze, że gdyby ta kamera chciała mi pokazać pole bitwy, to byłoby o wiele lepiej, nie? Tak, nie żeby coś. Dodaliśmy kolejne działko. Teraz nasza tutaj defensywa jest bardzo silna, myślę już. Możemy tutaj spróbować nie przegrać w tym momencie. Boże święty, idą! Dobra, wysyłamy żołnierzyka, na szczęście 1300 golda na naszym koncie. Rzućmy im nieśmiertelność, bo robi się naprawdę grubo. Ej, on wysyła kolejne jednostki. Możemy ewoluować zaraz. Dobra, cyk, mamy ewolucję. Tym razem wysyłamy żołnierzy. Moi drodzy, mamy czołgi. Ten odcinek jest tak nie w porę. Dobra, dostaję po łbie fest. Dobra, jeszcze jedna jednostka. Póki co się bronimy. Jest ciężko. Musimy mieć umiejętność specjalną, bo inaczej teraz padniemy. Będzie naprawdę nieciekawie. Wysyłamy kolejną jednostkę. Ogólnie mamy przewagę, mamy te wieżyczki, które strzelają. Nasz wróg na szczęście ich nie ma. I wyskoczył tutaj rudy 104. Ten jest zajebisty, to mi się podoba. Ile potrzebujemy ekspa? 200 tysięcy, boże święty, jak dużo. A potem chyba już będzie strefa robotów i będziemy mogli wysyłać w ogóle takich super żołnierzy. Oficjalnie odblokowujemy ostatnią możliwą epokę i są to roboty. Szanowni Państwo, mamy tutaj God's Blade'a, mamy Blastera i mamy jeszcze War Machina, proszę bardzo, i jeszcze mamy za 100 tysięcy złotych Super Soldiera. Tutaj Kapitan Ameryka wyskoczy zaraz i będzie ich tłuk. Więc ogólnie chyba wygraliśmy. Tak mi się wydaje, to już jest ta era, w której wygrywamy, proszę bardzo. Idzie sobie robot, niszczy czołg mieczem świetnym, coś pięknego. Ej, ten czołg wygra mi grę zaraz, patrzcie jak on jedzie. A jeszcze drugi jest za nas, że możemy wysłać jeszcze trzeci nawet. Czołg co robi? Strzela pięknie! Ale rozwala bazę, pół HP już stracił gościu. Ej, no nie ma szans, wygraliśmy to. Widzowie, jest pięknie. Ciak, War Machine jeszcze jeden jedzie. O, dobra, i podjeżdżamy i walimy. Rozwal go, bum, pięknie, dawaj. Jeszcze jeden strzał, coś pięknego. I w ten oto sposób wygrywamy niesamowitą grę przeglądarkową o nazwie Epoka Wojny. Dziękuję bardzo za uwagę. Wygraliśmy sobie. Jeżeli chcecie, żebym, nie wiem, kiedyś zagrał w to jeszcze raz. W ogóle jest chyba coś takiego jak druga część tej gry. Piszmy sobie Age of Warball. Tak, jest, zobaczcie, i są jakieś lepsze dinozaury. Ale niestety nie ma już nic Flasha z nami. Ale jest taka aplikacja, która pozwala nam gry z Flasha ogólnie ogarniać. Więc może gdyby się to udało na kolejny odcinek załatwić, dajcie znać, żebyście byli zainteresowani takim czymś. Ja się z wami żegnam. Taki sobie króciutki odcinek. Dziękuję za uwagę. Ale ciebie się podobał. No i naura. Stawcie kciuka w górę. To bardzo pomaga, serio. Zostaw kciuka w górę. Zostaw. Będziesz szczęśliwy cały dzień jak zostawisz.